Plany niekiedy ulegają zmianie, szczególnie te moje w Football Managerze 2021 miała być faza grupowa Mistrzostw Świata. Jednak nie do końca to przemyślałem i rozpoczynamy drugi sezon w tym 12. odcinku kariery brexitowej, nie, chyba 11. kolejny sezon Ligi Narodów w grupie A, gdzie zmierzymy się z Islandią, Belgią oraz Izraelem. I powiem wam, że o ile w pierwszym sezonie Ligi Narodów Naszym celem było utrzymanie w grupie z Włochami, Szwecją oraz Portugalią. Tutaj apetyty mamy naprawdę pobudzone poprzez zdobycie Mistrzostwa Europy, poprzez awans cudowny w ostatnim odcinku na Mistrzostwa Świata po barażach niezwykle trudnych z Chorwatami, Portugalczykami. Cud w Chorzowie nam się wydarzył. Tak teraz chciałbym w tej Lidze Narodów powalczyć. Powiem wam o pierwsze miejsce w grupie i być może jakiś medal tych nowych, stosunkowo nowych europejskich rozgrywek. Zobaczmy sobie komplet tych grup w lidze A. W pierwszej grupie Bośnia, Dania, Holandia oraz Niemcy. W grupie B Hiszpania, Norwegia, Rosja, Włochy. Bardzo silna, bardzo wyrównana, trudna grupa. Grupa C to jest grupa nasza i czwarta grupa to Anglia, Francja, Portugalia, Słowacja. Teoretycznie powiem wam, patrząc na rozkład tych grup, Jesteśmy w grupie najłatwiejszej. Gramy z Belgami, z którymi wygraliśmy pierwszy mecz na Euro 2020. Nie, przepraszam, nie pierwszy, tylko pierwszy mecz fazy pucharowej Euro 2020. Wygraliśmy 1-0. Jak potoczyły się dalsze nasze losy na Mistrzostwach Europy, to już jest historią. Gramy z Islandią, która okupuje 43. miejsce w rankingu FIFA oraz z Izraelem z miejsca 85. Z Izraelem nie dopuszczam innej możliwości niż zdobycie punktów. W zasadzie z Islandią również powalczymy. Mam nadzieję już dziś z Belgią o pierwsze miejsce w pierwszej lidze Ligi Narodów. Ciężka nazwa. I jeszcze w międzyczasie 9 lipca 2022 rozlosujemy grupy na przyszły odcinek Grupy Mistrzostw Świata w Katarze. Zaczynamy dziś od meczu z reprezentacją Islandii. Nasza kadra nie uległa zmianie, ale zmianie uległy kluby naszych reprezentantów. Sebastian Szymański został piłkarzem AS Romy. Zobaczcie, ten profil Seby wygląda coraz, coraz lepiej. 21,5 miliona Rzymianie wy łożyli za no, bohatera, jednego z, bohatera, z bohaterów naszej kadry. Kamil Juźwiak ciągle na liście życzeń, tym razem Aston Willi i jeszcze jeden jakiś tutaj był transfer, ale nie do końca kojarzę, kto tu zamienił kluby. Tymoteusz Puchacz został piłkarzem Atletico. Podobnie jak Jakub Kamiński i został od razu wypożyczony do Espaniolu Barcelona. No i to chyba w sumie tyle, jeżeli chodzi o takie grubsze zmiany. Chyba że o czymś zapomniałem? Kacper Kozłowski właśnie. Kacper Kozłowski jest piłkarzem Interu Mediolan. Trzy razy przed zławki już w rozgrywkach Serie A, tak więc czekamy, aż jego talent rozbłyśnie i stanie się czołowym piłkarzem naszej kadry. Tak więc skład nasz na to spotkanie wygląda następująco. Linetty dzisiaj zastępuje Grzegorza Krychowiaka, który jest zawieszony. Podobnie zawieszony jest Kuba Kamiński. Obrona bez zmian, atak bez zmian. Trzymamy kciuki za pierwsze punkty w Lidze Narodów. Pierwszy mecz do, gramy daleko, daleko od naszego stadionu narodowego na lodowatej Islandii, wypełnionej po brzegi wikingami, yy, kibicami drużyny wikingów. Czwarta minuta i pierwsza akcja naszej reprezentacji na tym obiekcie. Karolinetty do yy, yy, Kamila Juźwiaka na lewym skrzydle czeka Seba Szymański. Nie dostanie piłki, dostanie piłkę Robert Lewandowski, którego atrybuty już troszkę zaczynają kuleć z uwagi na jego wiek, ale z formy na pewno napastnik Bayernu nie wychodzi. To już końcówka pierwszej połowy, nic wielkiego się nie dzieje. Dzieje się na drugim meczu równocześnie rozgrywanym, gdzie Belgowie prowadzą 2 do 0 z Izraelem po golach Kastania oraz Lukaku. Tymczasem piłka do Arkadiusza Arkadiuszerece znowu akcja lewym skrzydłem Reca do Milika Milik. I gol drugiego z naszych napastników Arkadiuszo. Napastnik AS Romy kieruje piłkę do Bramki Islandczyków. W 63. minucie lekki uraz. Bartka Berszyńskiego, więc w jego miejsce wejdzie Gumny na prawe skrzydło za Juźwiaka którego też może oszczędzimy Dawid Kownacki, który no nie może znaleźć miejsca w pierwszym składzie, kiedy ma lewego piątka Milika jako rywali Belgowie pogonili już 5 do 1 reprezentacją Izraela, Hatry Romelu, Lukaku więc na tego piłkarza trzeba będzie mocno uważać w kolejnym meczu Ligi Narodów, ponieważ zmierzymy się na Stadionie Narodowym w Warszawie właśnie z reprezentacją Belgii, Sebastian Szymański napędza kolejny atak reprezentacji Polski jest Robert Lewandowski na wysokości pola karnego przedziera się między obrońcami i Milik spalony no był tutaj ewidentny spalony napastnik Aromy. 15 minut do zakończenia tego spotkania. Mamy jeszcze jedną zmianę do wykonania, dlatego też korzystamy ją wpuszczając Krystiana Bielika w miejsce Kamila Glika, który też zbliża się już do zasłużonej emerytury. Zasłużone są na pewno też trzy punkty, które zdobywamy w tym spotkaniu. Na Islandii mamy trójkę, trójkę mają Belgowie i przechodzimy już za chwilkę do kluczowego dla, tych, dla tej edycji Ligi Narodów spotkania właśnie z reprezentacją Belgii jeszcze znakomita informacja będzie dla naszego prawego obrońcy, którego chyba nigdy nie powołałem do naszej reprezentacji, a zawsze wszyscy mnie cisnęli, żebym to zrobił. Tomasz Kędziora, 27-letni obrońca, wskoczy w miejsce no niestety, kontuzjowanego Bartka Berszyńskiego. Jest to dla nas duża strata, biorąc pod uwagę, że nie mamy jakiejś super, super głębi na, te, na tej prawej obronie. Na swojego fanpage'a, swoją drogą, na które zapraszam do polajkowania, żeby było tam jak najwięcej obserwujących. Będzie mi bardzo miło, wrzuciłem profil prawego obrońcy z tej naszej dziesięcioletniej symulacji Football Managera 2020 yy, i tam yy, na prawej obronie pojawił się absolutny kot w reprezentacji polskiej, w Bayernie Monachium yy, swoją drogą, no ale i tak postawiłem raczej na gumnego w tym meczu z reprezentacją Belgii i jeszcze yy, to, co chciałem Wam pokazać, to, yy, to jak skończył się sezon w ligach europejskich mistrzami Liverpool Atletico, w, bar yy, w barwach którego występują przecież Polacy, Juventus, Lech Poznań obronił tytuł mistrza Polski przed Legią Warszawa, Pogonią Krakowią, które będą reprezentowały nasz kraj w rozgrywkach europejskich. Termalika Arka ŁKS Łódź spadają, tak więc witamy Tomasza Kędziorę w reprezentacji no i liczymy, że być może kiedyś nam się z tej ławki rezerwowych przyda. Mamy to, Stadion Narodowy w Warszawie, potężny pojedynek, kolejny, nie pierwszy w tej karierze z reprezentacją Belgii Roberto Martineza. Powraca do naszego składu Grzegorz Krychowiak, no i mamy w składzie Belgów Thibaut Courtois, Van Huisden, Denayer, Fertongen, Selmakers, Kobot, Wicel Tillemans, De Bruyne, Verscharen oraz Romelu Lukaku, na którego zwrócimy szczególną uwagę w poleceniach dotyczących rywali. Niech duch i doping Stadionu Narodowego poniesie naszą reprezentację ku zwycięstwu z bardzo silnymi Belgami. Piotr Zieliński to pierwsze sekundy, tak naprawdę tego spotkania. Już mamy szansę na przeprowadzenie jakiejś akcji. Tymczasem jesteśmy wypychani przez Belgów już na środek boiska. Sebastian Szymański schodzi na prawą stronę boiska. Szymański w roli prawoskrzydłowego. Teraz nasz zawodnik i jak do Roberta Gumnego jest ciągle czujny. Cofnięty rozgrywający Piotr Zieliński. Czy coś z tej akcji się urodzi? Zobaczymy. Zieliński czeka na piłkę Reca. Za chwilę ją pewnie otrzyma. Albo nawet i nie. Super była ta akcja. Zmarnowaliśmy trochę czasu antenowego. Kevin De Bruyne. Bardzo groźny rzut wolny. Wpada ta piłka. Piękny strzał Kevina De Bruyne. Bądź co bądź jednego z najlepszych piłkarzy świata. No niestety ląduje w siatce Wojciecha Szczęsnego. I będziemy musieli gonić wynik na Stadionie Narodowym. A no... Jeżeli chcemy zająć to pierwsze miejsce w grupie, nie możemy liczyć na to, że Izrael czy Islandia w pewnym momencie poradzą sobie, pokonają reprezentację Belgii. Dlatego ten awans do turnieju finałowego Ligi Narodów musimy sobie wywalczyć sami na boisku, a nie ma lepszej okazji niż mecz domowy. Van Hoozen kasuje Roberta Lewandowskiego, który stracił ten początkowy w tej karierze błysk. Już to widać było w poprzednim odcinku. Teraz groźnie Glik wybija Zieliński, dobrze przejmie piłkę Milik. Może on lepiej sobie będzie, jest młodszy, lepiej sobie poradzi z obrońcą na plecach Lewandowski, kasowany przez Denayera. No Przykro to oglądać, ale powoli zbliża się niestety kres takiego Roberta Lewandowskiego, jakiego znamy do, w takiej formie, do jakiej nas przyzwyczaił Grzegorz Krychowiak do Kamila Glika i atak pozycyjny reprezentacji Polski Zieliński, Lewandowski, może chociaż celownik pozostał jak za dawnych lat, no blokowany, jednak tam podwojone, potrojone krycie na napastniku Bayernu Monachium wiedzą czego się spodziewać po polskiej strzelbie, po rekordziście Euro 2020, Belgowie recia, może teraz więcej miejsca? Lewandowski, znowu blokowany, Van Hoizen, znakomity w Ile to strzałów? Trzy, albo cztery strzały Roberta Lewandowskiego w tym spotkaniu zostały zablokowane. Romelu Lukaku, na szczęście, również myli się dziewiątka reprezentacji Roberto Martineza. Robert Gumny, tutaj bardzo w podobny sposób, Arkadiusz Milik w poprzednim odcinku strzelił gola bodajże Chorwatom, jednego z pięciu. Fajnie by było coś takiego powtórzyć, no ale jak widać reprezentacja Belgii, no już tak łatwo nam tego, takiej okazji nie da. 36. minuta, nie najlepsza mowa ciała Bednarka Lewandowski, może teraz Lewandowski, no pokaż coś Robert, Robert Lewandowski. Ładny drybling Polaka, ale niestety piłka ląduje prosto w rękawicach Thibaut Courtois, tymczasem 2 do 0, Islandia prowadzi w wyjazdowym spotkaniu z Izraelem. Druga połowa tego spotkania na Stadionie Narodowym. Znakomicie Kamil Jóźwiak popracował w defensywie, dzięki czemu mamy piłkę na połowie Belgów. Sebastian Szymański z prawej strony zakłada siatkę obrońca Szymański, jeszcze Zieliński w asekuracji. Znakomicie Arkadiusz Reca. Reca w polokarnym, Reca, Milik. Milik poprzeczka. Jeszcze Reca, jeszcze Szymański. Żaden z nich nie zdołał opanować tej piłki. Idzie kontratak Romelu Lukaku. Ależ byliśmy blisko wyrównania. No Remis w tym meczu naprawdę przyjąłbym z pocałowaniem ręki, ponieważ... Mielibyśmy szansę jeszcze na osiągnięcie korzystnego rezultatu w kolejnych 90 minutach tym razem w Belgii. Krychowiak. Fertongen chyba fauluje Grzegorza Krychowiaka. To wyglądało, jakby miał zaraz być rzut karny. Na szczęście, nic z tych rzeczy. Wejdzie Krzysztof Piątek za Arkadiusza Milika. Zieliński też trochę zmęczony. Szymański, Reca na lewej obronie nie najlepiej, więc w jego miejsce powiedzmy Tymoteusz. Puchacz Kamil nie najlepiej i z kartką. Ale nie mamy niestety tutaj na tym zgrupowaniu Walukiewicza, dlatego też na razie odpuścimy temat zmiany doświadczenia doświadczonego reprezentanta Polski zażądajmy więcej. Piotr Zieliński. Dobra, wpuszczamy Karola tego zgodnie z sugestią asystenta za Piotra Zielińskiego 20 minut do końca tego spotkania, żeby doprowadzić tutaj jeszcze do jakiegoś sukcesu naszej kadry, jakim niewątpliwie byłby Remis Krychowiak, powstrzymywany przez reprezentanta gości, no i zobaczmy Kamil Juźwiak, znowu mamy piłkę Kamil Juźwiak, pięknie do Roberta Gumnego mnóstwo miejsca, Gumny Piątek, gól Gół. Krzysztof Piątek 79 minuta tego spotkania w Warszawie i mamy bramkę, mamy upragnioną bramkę, która znacznie może przybliżyć nas w dłuższej perspektywie do awansu, do fazy Pucharowej Ligi Narodów, po cztery punkty aktualnie Belgowie i Polacy czy jeszcze będziemy w stanie przeprowadzić jakąś akcję w doliczonym czasie gry, chyba nie ale ten wynik jest naprawdę dla nas mega korzystny, jeden do jednego. Na naszym stadionie być może można by się pokusić o, yy, o zwycięstwo, no ale jeszcze opierdzielimy lekko naszych piłkarzy, ale to tylko jedno zgrupowanie. W tej Lidze Narodów czekają nas jeszcze aż dwa zgrupowania, i miejmy nadzieję, że wtedy będzie o niebo lepiej. Po słynnym cudzie w Chorzowie. W roku 2022, na początku tego pięknego roku, gdzie przebrnęliśmy przez niezwykle ciężkie, najgorsze baraże o awans do mistrzostw świata, w tej fazie grupowej się znaleźliśmy, i tą fazę grupową teraz właśnie wylosujemy. Jesteśmy w drugim dopiero koszyku, co mi się nie do końca podoba, no ale dobra. Jako mistrzowie Europy powinniśmy być w pierwszym, no spoko, ale w pierwszym mamy Belgów, Francuzów, Holendrów, Urugwaj, Brazylię, Hiszpanię, Katar oraz USA, więc. Jakbyśmy trafili na Katar USA, powiem wam, że sprawa byłaby znacznie, znacznie ułatwiona. Tak wygląda nasz koszyk numer 2, koszyk numer 3. Witamy. Od razu możemy się przyjrzeć, kto w ogóle zagra na tym mundialu. Iran, jest Senegal, jest Ukraina, jako kolejny przedstawiciel Europy. No i mamy takie zespoły jak Burkina Faso, Jamajka, Kostaryka tutaj nie fajnie byłoby trafić na Norwegów, ale mamy również Mali, Australię. Myślę, że zespoły śmiało w naszym zasięgu, najpierw koszyk numer 4. Fajnie, teraz koszyk pewnie numer 3. Dania, Jamajka, Kostaryka, Korea, Iran, Kamerun, Walia, Chile, Japonia, Burkina Faso, Senegal, Australia, Ukraina, Mali, Kolumbia, Norwegia. O tutaj do tej właśnie grupy nie chciałbym koniecznie w tym losowaniu trafić. No to czas na Koszyk drugi koszyk pod znakiem biało-czerwonym. Grupa A tutaj Nigeria jaka w ogóle grupa dziwna. Grupa B Szwajcaria, grupa C Argentyna, grupa D Meksyk oj, zbliżamy się niebezpiecznie do tej grupy H. Grupa E Anglia, grupa F Niemcy no i cholera mamy problem. Zostaliśmy razem z Włochami możemy trafić na Ukrainę, Mali co byłoby marzeniem ale również na Kolumbię i Norwegię. Oby los nam sprzyjał i byśmy trafili do grupy G. Ukraina, Mali, Polska. Jest, ale fart. Dobra. Uff, no byłoby ciężko. Włochy, Kolumbia, Norwegia. Grupa śmierci nam się stworzyła. No to koszyk numer jeden. Tutaj dostać jeszcze Katar, USA. I ta faza grupowa wygląda śmiesznie tak naprawdę. Dobra, zobaczmy. No nie, Katar jako gospodarze. Oni musieli chyba trafić do grupy A w ogóle, nie? Także tego chyba do końca nie przemyślałem. No ale można jeszcze trafić na USA. Belgia. Francja, Hiszpania, Holandia, Brazylia, USA czy Urugwaj? Z kim się zmierzymy? Urugwaj i możemy trafić na USA. Grupa śmiechu tak naprawdę. Grupa G Mistrzostw Świata. Brazylia, no ale dobra, będzie chociaż jeden trudniejszy rywal z Brazylią jeszcze w tej karierze brexitowej, pięknej, naszej, nowej w FM21. Nie graliśmy, więc z chęcią zobaczymy, jak polscy reprezentanci poradzą sobie z atakami na przykład takiego pana jak Neymar, ale zagramy również z Mali albo Ukrainą, więc tutaj problemu wielkiego być nie powinno, choć no w Mali mamy takie nazwiska jak Bisuma, z Brighton jak musa Marega ale myślę, że i tak już pokonywaliśmy takie ekipy w tej karierze, że nie powinniśmy się Afrykanów obawiać. No i reprezentacja Ukrainy pod wodzą ciągle Andrija Szewczenki, Zinchenko, Cyganków, Malinowski no i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, czy mamy już kalendarz tych mistrzostw świata. Chyba muszę przekontynuować jeden dzień i dopiero ten kalendarz dostaniemy. Kolejne zgrupowanie dopiero za 54 dni. Więc chwilę będę musiał spędzić tutaj na tych nagrywkach, jeżeli w jednym, yy, w jednym odcinku chcę to załatwić. No i zobaczmy, gotowa do gry Polska na katarskich stadionach. Zaczynamy z Brazylią. Zaczynamy z reprezentacją Brazylii na obiekcie, jak to w ogóle same nowe obiekty, 86 tysięcy miejsc, następnie Ukraina. Następnie reprezentacja Ukrainy na stadionie miejskim yy, Zejmir. Rok budowy Nówka Sztuka, pachnący 42 tysiące osób i Khalifa International Stadium 68 tysięcy miejsc. Tak więc tak wygląda nasza grupa. Zobaczmy sobie jeszcze drabinkę, ponieważ tutaj, hmm, znaczy drabinki, nie wiem czy, czy zobaczymy drabinkę, czy nie zobaczymy. Druga runda pierwszy w grupie H kontra drugi w grupie G. Tak więc no niestety, ale trafimy. Trafimy na tą grupę nieciekawą. Jeżeli zajmiemy pierwsze miejsce w grupie G, to spotkamy się z drugim miejscem, czyli najprawdopodobniej Kolumbią albo Norwegią w drugiej rundzie Mistrzostw Świata. Jeżeli ulegniemy Brazylii, to zagramy najprawdopodobniej z Włochami. A że z Włochami lubimy grać, to wcale aż tak tego meczu się nie obawiam. Jesteśmy już w trakcie wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski, podczas którego zagramy mecz z Outsiderem, czyli z Izraelem oraz spotkanie z reprezentacją Belgii. Definitywnie o awans z naszej grupy może to jest trochę ryzyko, ale dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie przeciwko reprezentacji Izraela zagrają nasze rezerwy w składzie Drągowski, Karbownik, Bielik, Walukiewicz, Gumny, Juźwiak, Wiaklinetty Kozłowski, Puchacz, Kownacki oraz Krzysztof Piątek. Jeżeli chodzi o zmiany naszych zawodników życiowe to Bartosz Breszyński został piłkarzem Anderlechtu. Natychmiastowy wynik nie będziemy oglądać tego spotkania, ponieważ no, ten odcinek musiałby trwać godzina, a z Izraelem i tak nasze rezerwy nawet sobie poradzą, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Najważniejsze dla nas jest później to wyjazdowe spotkanie z Belgami. Tymczasem 3 do 2 pokonujemy reprezentacją Izraela bardzo duża XG Izraela tej kontuzja tym kapuchacza. A propos kontuzji, zapomniałem jeszcze Wam powiedzieć, że Kuba Kamiński wypadł na 3 miesiące niestety z gry. No i mam nadzieję, że wróci na Mistrzostwa Świata i pewnie nie będzie gotowy do końca fizyczny na tym Mundialu. No ale no, kontuzje chodzą po ludziach, po piłkarzach. 19 strzałów, 13 celnych. No zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Dwa gole Kownackiego, gol Milika. Dwa gole bitona i w ten sposób radzimy sobie z Izraelem. Belgowie pokonują 3 do 1 na wyjeździe Islandię. Tak więc z Belgami mamy po 7 punktów w grupie. Nie chce być inaczej: Islandia i Izrael po jednym punkcie. No i teraz przechodzimy tak naprawdę do najważniejszego meczu w tym sezonie Europejskiej Ligi Narodów, czyli starcie wyjazdowe z Belgami. Szczęsny Berszyński Glik, Bednarek Reca, Jóźwiak, Krychowiak Zielinski, Szymański mieli Lewandowski kontra Kurtuadę na Jer, Burnu, Alder Weirelt, Van Housden, Kastań, Wicel, Tilemans, De Bruyne oraz Romelu Lukaku. Remis 1 do jednego przykładowo spowoduje, że będzie się różnica bramek, czyli pomiędzy naszymi zespołami. Remis 2-2 Prawdopodobnie sprawi, że to my będziemy nad Belgami, ponieważ u nas było tylko jeden 1, 1 Mimo wszystko fajnie by było po prostu to spotkanie wygrać i pokazać, że reprezentacja Polski zasługuje na miejsce w top 4 Ligi Narodów. Przed chwilą doskonała interwencja Bartka Bereszyńskiego we własnym polukarnym karnym na przypale blisko żółtu karnego. I wygląda na to, że to nie koniec tej akcji, bo Zieliński pięknie odnalazł Milika. Ten ze skrzydła pojawił się w polu karnym Tibo Kurtuła i niemalże... Prowadziliśmy już w tym spotkaniu w pierwszej minucie Seba Szymański krótko z Krychowiakiem. Odda pewnie mu piłkę. Krychowiak, co za głupi pomysł Krzysztofa Krychowi Grzegorza Krychowiaka. No i Bartek Bereszyński był teraz bardzo blisko tak naprawdę czerwonej kartki, co totalnie załamałoby nasz plan na to spotkanie. Siódma minuta tego meczu. Ależ nieodpowiedzialne zachowanie kapitana naszej reprezentacji Lukaku. Teraz wkręca w ziemię naszych obrońców, ale na szczęście to wykańczanie Wykończenie tej akcji pozostawiło bardzo wiele do życzenia. Grzegorz Krychowiak. Zobaczmy, na środku boiska e, piłkarz łokomotywu kasowany przez Tilemansa już jak naciska pressingiem To samo stara się Czynić Grzegorz Krychowiak Jest Werszaren Werszaren schodzi do środka na prawą nogę Uderzenie zablokowane Van Hoijsden na prawym skrzydle I znakomicie Szymański Lewandowski Znowu ten denayer nie daje żyć naszemu Napastnikowi Romelu Lukaku Słupek i w ostatniej chwili Janek Bednarek Środkowy obrońca Southampton ratuje nas Przed utratą gola Bardzo ciężkie spotkanie z Belgami Przed nami Krychowiak do Arkadiusza Milika Denayer, co robi ten obrońca reprezentacji Belgii no nienawidzę tego gościa Lukaku w końcu musi się to skończyć bramką dla reprezentacji Belgii, jak nie Jan Bednarek, to teraz Wojciech Szczęsny ratuje nasz zespół Alde Alderweireld no niesłuszne było to krycie przez akurat Kamila Juźwiaka pięć strzałów gospodarzy do dwóch reprezentacji Polski, powiem wam że jest tutaj ciężko jest ciężko. Islandia prowadzi z Izraelem, no ale to jest mecz tak naprawdę o nic. Choć nie, no o nic. Dla tych reprezentacji o bardzo wiele, ponieważ o utrzymanie w pierwszej lidze narodów. 0 do 0. Taki wynik, no niestety, premiuje bardziej reprezentację Belgii z uwagi na to 1-1 w Warszawie, więc no, liczą na dużo lepszą dru drugą połowę tego spotkania. No i mamy drugie 45 minut. Bartek Barszyński na Roberta Lewandowskiego kurtua. Jakim cudem ta piłka trafiła, bo ona trafiła po prostu w Tibokróltuła. To, to było niemożliwe, żeby on zareagował w tej sytuacji. Szymański, Szymański, tam chyba po rykoszecie. Takie dziwne było to dośrodkowanie. Jan Bednarek doszedł do piłki, ale nic z nią już tam nie wyczarował, bo nie odczarowania jest akurat na boisku. Janek Bednarek, już jak dzisiaj nie najlepsze spotkanie na prawym skrzydle, więc tutaj zaraz można pójść, wpuścić chociażby Kownackiego, który ma dwa trafienia za sobą przeciwko Izraelowi. Axel Wicel, Kevin De Bruyne, no piłka przedłużona do Meniera, jest De Bruyne w naszym polu karnym. Witzel, gol, 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 Aksela Witzela. A to oznacza, że będzie bardzo ciężko nam w tym spotkaniu z reprezentacją Belgii, bardzo ciężko z awansem do fazy Pucharowej, tak to nazwijmy, Ligi Narodów. Musielibyśmy tutaj strzelić dwa gole, bo my tam tym słabszym reprezentacjom tyle nie nastrzelaliśmy. Tym bardziej, że częściej wystawiałem tam rezerwowych, więc ta różnica bramek imponująca nie będzie. Szymański skasowany przez obrońców. Kamil Jóźwiak jeszcze ma dużo miejsca. Jóźwiak, co zrobi piłkarz derby? Jóźwiak, Jóźwiak, Jóźwiak na prawej. Nodze w dziecinny sposób, zatrzymany tak naprawdę przez rywala, Kamil Glik nie daje rady doganiać. Romelu Lukaku, a jednak dogonił. Obrońca Benevento, fatalne, fatalne zachowanie Kamila Glika, który podobnie jak Łukasz Fabiański po Euro, taki Kamil Glik po Mundialu w Katarze najprawdopodobniej pożegna się z polską reprezentacją. Będziemy mieli problem na środku obrony, bo Walukiewicz jeszcze nie dorósł tak naprawdę do roli takiego pierwszego środkowego obrońcy. Przegrywamy 0-2 z Belgami, potrzebujemy, no nic się w sumie nie zmienia, potrzebujemy ciągle dwóch trafień przeciwko gospodarzom, żeby tutaj myśleć o awansie z tej grupy. Zieliński, Zieliński, nie było tam żadnego z Polaków niestety, żeby akcję, żeby to dośrodkowanie zamknąć, opanował piłkę Arkadiusz Reca, no i 20 minut ciągle pozostaje. Kamil Jóźwiak, Milik, jest gol. Milik nie ma spolonego. Jest gol. Jeszcze jeden i możemy myśleć o tym awansie. Arkadiuszo, Arkadiuszo w ostatnich, kurde, odcinkach, ej, musicie to przyznać, że w ostatnich odcinkach piłkarz AS Romy strzela lepiej od Roberta Lewandowskiego. Lewandowski po tym e, niezwykle dla niego udanym euro historycznym w jego wykonaniu, yy, poza tam meczem yy, z Łotwą, gdzie strzelił hat no to specjalnie się nie wyróżniał. Juźwiak, Krychowiak, Zieliński, pudło. Czemu zielu zawodzisz w takich momentach w reprezentacji? I to nie, nie tylko w tym, nie tylko w grze, ale również i w rzeczywistości. No, trzeba to e, przyznać. Dobra, tutaj nie dokonujemy żadnych zmian. Może wpuścimy bardziej ofensywnego pomocnika w postaci Jakuba Modera. Tak, bardziej na pozycję numer 8, żeby to wykorzystać. 10 minut do końca tego spotkania. Jeżeli strzelimy teraz gola, będzie cud, Zieliński, Szymański, oddaj piłkę Piotrkowi, Bednarek, Zieliński, Polekarne, Lewandowski, odwódź się, Zielu, Kurtua, Kownacki, jeszcze przy piłce oddaje ją Glikowi, czy ten dośrodkuje, Zieliński, lewy, Zieliński, gol, jest gol, ósma minuta, Piotr Zieliński, Piotrek Zieliński. Kieruje piłkę do bramki Thibaut Courtois i Polska wychodzi na remis, remis reprezentacji Polski w tym starciu w Belgii. Cud, kolejny cud, rok 2022 w naszej reprezentacji stoi zdecydowanie pod znakiem cudów. Zobaczmy Glik dośrodkowujący piłkę, Zieliński odgrywający do lewego, lewy bardzo przytomnie do ziela i zielu praktycznie do pustej bramki musiał to wykorzystać. Ostatnie minuty, 5 minut doliczonych i oglądamy akcję. O nie o nie. Czemu zawsze jak mamy korzystny wynik to musi być 5-6 minut doliczonych. No to mi się nie mieści w głowie dwie minuty, jedna jest, dwa, dwa. Remisujemy z belgami i mam nadzieję, że jeżeli chodzi o bezpośrednie spotkania, to jest tak, że gole wyjazdowe liczą się podwójnie. Bo już powiem wam, bardzo często mnie ta gra zadziwiała. No i mamy po 8 punktów, no i tak naprawdę Belgowie ciągle są nad nami. No i to jest trochę akurat głupie, no bo chwila. W pierwszym meczu na stadionie narodowym remisujemy 1 do 1, później remisujemy 2 do 2 z Belgami. No cóż, przed nami jest spotkanie z Islandią, Izraelem. Różnica bramek Belgów wynosi 8. Z tym, że Belgowie też będą jeszcze mieli spotkanie z Islandią i Izraelem. Więc no, zobaczymy. Zobaczymy, jak się piłka potoczy, tak kolokwialnie mówiąc. Ale myślę, że tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku, w którym faktycznie powalczymy o ten awans, ponieważ moje gardło już nie domaga. Nagrałem dzisiaj trzy odcinki i powiem wam, że jest mi już trochę ciężko. Zajmuję się tym od 4-5 godzin i, i potrzebuję po prostu odpoczynku. Mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. Za to ten kolejny odcinek wrzucę bardzo szybko po prostu po poprzednim. Jutro postaram się go nagrać i musimy z Islandią i Izraelem zorganizować sobie konkurs strzelecki, więc te mecze na pewno zobaczymy. Trochę teraz żałuję, że tę rezerwę wypuszczałem na, mecze z, na mecz z Izraelem, bo... Te bramki prawdopodobnie mocno by nam się teraz przydały, skoro, skoro wynik bezpośrednich spotkań 2-2 i 1-1 nadal nie daje nam tutaj korzystnego wyniku w grupie. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę i ten kolejny odcinek już teraz dostępny jest, przypominam, dla wspierających kanał. Jak zostać się wspierającym, możecie dowiedzieć się z opisu. Także dzisiaj rozegraliśmy cztery kolejki Ligi Narodów i rozlosowaliśmy naprawdę dla nas korzystną, moim zdaniem, grupę Mistrzostw Świata w Katarze. Do zobaczenia, dziękuję. Cześć!